Dzień dobry, cześć, cześć i czołem, to znowu ja. Słuchaj, dzisiejszy odcinek nagrywam trochę na speedzie, trochę dlatego, że byłam chora i nie miałam sił i chciałam to wszystko rzucić w cholerę. Więc dzisiaj będzie szybciutko, tak żebym się znowu jakoś nie rozkojarzyła. Więc wchodzę od razu w temat. Ostatni odcinek był o Free Luftsleep, który otwierał całą serię właśnie o na ten temat, w takim tematyce z... No i okej, już na przykład teraz gubię to, co miałam powiedzieć. Mówiłam o free luftsleep, czyli o przebywaniu na łonie natury, przebywaniu na świeżym powietrzu w celu doznawania osiągania jakichś doznań, po prostu w celu bycia na zewnątrz, co niesie za sobą szereg korzyści zdrowotnych. O takim przebywaniu na zewnątrz, które nie wymusza na nas niczego. To znaczy, nie muszę pójść szybciej, wyżej, dalej, pobiec, pojechać, cokolwiek. Po prostu chodzi o przebywanie na łonie natury. No i widzisz, nagrywam ten podcast i co? I kurczę, sąsiadka zmienia chyba opony na... Zmienia opony na letnie, tak? I myje sobie samochód i... Ja nie wiem, jak ja to nagram. Okej, będzie intro, a po intro przychodzę... Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie będzie intro. Chciałam tylko powiedzieć, o czym będzie dzisiejszy odcinek. A będzie on o podstawie free luftsleep, czyli dlaczego, co sprawia, że możemy sobie być w tym lesie czy w górach, możemy sobie chodzić i robić tak dużo rzeczy. Ponieważ podstawą tego free luftsleep jest Allemansretten, czyli prawo wszystkich ludzi, prawo publicznego dostępu. I o tym będzie dzisiejszy odcinek po intro. Mam już skupienie 1000% i będę mówić troszeczkę ładniej. Zapraszam! Hej, dzień dobry. Ja nazywam się Alicja i nadaję z Wysokiego Wybrzeża w Szwecji. W mojej łosiologii opowiadam o życiu na północy, pięknie skandynawskiej przyrody, kulturze nordyckiej oraz nauce języków. Rozmawiam także z osobami z innych landów o ich doświadczeniach, pasjach oraz trudnościach życia na emigracji. Zapraszam Cię serdecznie na nordycki spacer. Załóż wygodne buty, słuchawki i zaczynamy! Jestem z powrotem. Skupiam się na maksa. Sąsiadka dalej myje samochód, daje jej czas. Skończy to skończy. A ja chciałam tylko wspomnieć o tym, że nagrywam tak trochę na szybko, bo ostatnio byłam chora. Załapałam znanego wszystkim wirusa i nie chcę o tym za dużo opowiadać, ale na sam koniec trochę o tym opowiem, jak to wpłynęło na mój podcast i na mnie, i na moje zdrowie, i na moje wszystko, więc jeśli jesteś ciekawy, to na samym końcu będzie takie krótkie podsumowanie. Ale teraz przechodzę do Allemansretten, czyli prawo wszystkich ludzi. Po angielsku powiemy everyone's right. To prawo, które tak naprawdę nie jest prawem, daje nam wolność do przebywania w naturze prawie wszędzie, o ile wykazujemy rozwagę i szacunek dla tej natury i jej nie niszczymy. Daje nam prawo do przekraczania cudzej ziemi, o ile właściciel tej ziemi nie wyraża sprzeciwu na to. Jak już wspomniałam, Allemansretten nie jest prawem, ale jest ono otoczone różnymi przepisami, które określają granice tego, co jest dozwolone. Bo możemy bardzo dużo, ale nie możemy wszystkiego. Aha. Jeszcze wtrącenie takie szybkie. Mówię tutaj o Allemansretten w Szwecji. W innych krajach jest to dość podobnie, ale o tym później. Okej, a więc gdzie ja byłam? No nie mam super skupienia, sorry, ale i tak to nagram. Okej, czyli na przykład nie możesz chodzić po cudzej ziemi, plantacji albo uprawie, jeżeli możesz spowodować jej zniszczenia. Zniszczenia, szkody, więc no takie logiczne, tak? Ktoś sobie coś zasiał, rośnie jakieś zboże, no nie przechodzisz przez środek, żeby to zniszczyć. I to jest regulowane w kodeksie karnym. A inny przykład, zaśmiecanie, które jest zabronione z mocy kodeksu ochrony środowiska. I dzisiaj tak się złożyło, że w sumie w pracy mieliśmy taką pogadankę przy kawie, przy fice. I jeden pan się śmiał, że nie wiem, o czym oni tam rozmawiali, ale właśnie o tym zaśmiecaniu, że jeśli na przykład wjedziesz jakimś starym samochodem albo zrzucisz jakieś opony do na przykład do jeziora czy do jakiejś rzeki, to był taki przypadek, rozmawiali stąd, to że możesz dostać więcej kar, więcej lat na przykład w więzieniu niż jakbyś kogoś zamordował, no bo tutaj to jest takie ważne, taka dygresja.
możliwość do swobodnego przemieszczania się na łonie natury była tradycją i zwyczajem w wielu krajach. Nie tylko w Szwecji, no oczywiście. Ale tylko, prawie tylko w tej Skandynawii swobody są tak wielkie. Skandynawia jest stosunkowo słabo zaludniona, a duże obszary były albo są nadal własnością państwa. I to przyczyniło się do tego, że społeczeństwo od zawsze miało ogromne możliwości poruszania się w przyrodzie, a prywatni właściciele ziemscy musieli się po prostu do tego prawa przystosować. Wszystko to, o czym będę dzisiaj mówić, znajduje się na mojej stronie www.łosiologia.pl. Ten odcinek będzie tylko takim szybkim przeleceniem przez wszystkie te tematy. Jak już wspomniałam, mówię tutaj o Szwecji, ale tak generalnie o Skandynawii, jakbyśmy spojrzeli na całą, to na przykład w Finlandii są bardzo podobne przepisy, ale na przykład nie wolno rozpalać ognia ani biwakować na cudzej ziemi bez pozwolenia. W Szwecji można, o ile właściciel ci tego nie zabroni, albo nie będziesz za blisko takiej strefy domowej, o której będę mówić później. Na przykład w Finlandii są pewne ograniczenia w zbieraniu malin moroszek, tak samo jak i w Norwegii, a czasami w Norwegii może być tak na przykład, że te maliny moroszki, takie pomarańczowe malinki, które miałam kiedyś bardzo dużo na Instagramie, bo one zbiera się na jesieni. Zresztą wrzucę zdjęcia, a to będziesz wiedział, o co chodzi. Na przykład w Norwegii czasami może być tak, że zarezerwowane to zbieranie jest tylko dla mieszkańców, lokalsów, że tak powiem. W Szwecji każdy może sobie zbierać malinę moroszkę, jeśli tylko ją znajdzie i ma odpowiednie do tego gumaki. Na Islandii na przykład Allemansrätten nie istnieje, ale ludzie mają prawo poruszać się w przyrodzie, najlepiej po oznakowanych ścieżkach i szlakach. Trzeba zwracać uwagę na to, czy są na przykład ogrodzenia i przez te ogrodzenia po prostu nie przechodzić. No i tak jak wspomniałam, tego będzie więcej na mojej stronie, ja muszę przejść dalej, bo czuję, że już się rozgaduję, a jeszcze w sumie o niczym konkretnym nie powiedziałam. Zanim przejdę do reszty, to wprowadzę jedno takie słówko, które po szwedzku brzmi hemfrisson. I to jest taki obszar najbliższy domu, na którym mieszkaniec ma prawo do spokoju. I niezależnie, czy jest to ogrodzone, ja wiem, w Polsce lubimy stawiać płoty, bramy i w ogóle posągi wszędzie, w Skandynawii się tego nie robi. Więc nieważne, czy ten domek jest ogrodzony, czy nie, jest to teren prywatny. Ta strefa hemfrisson jest taką strefą tego właściciela. Wchodzi to również ogród uprawny i tego, że tak powiem, nie mamy prawa ruszać ani wchodzić. W praktyce wygląda to tak, no, że jeśli widzisz, że jest jakiś domek i na przykład stoi tam samochód, albo nie stoi tam samochód, no ale widzisz, że jest jakiś domek i koło niego ogródek, no to po prostu nie możesz tam wchodzić. Okej, a teraz przechodzimy do zasad. Zaczniemy od obszarów chronionych. Na obszarach chronionych może być troszeczkę inaczej niż na każdych innych obszarach. No i tak jest raczej wszędzie. Po to są tworzone rezerwaty przyrody, parki narodowe, po to, żeby chronić przyrodę. I na przykład, czego nie wolno ci robić? W parkach narodowych i rezerwatach przyrody mogą obowiązywać specjalne zasady. I na przykład rozpalanie ognia czy biwakowanie może być całkowicie zabronione albo dozwolone tylko i wyłącznie w przygotowanych do tego miejscach. Jeśli chodzi o rozpalanie ognia, dla mnie osobiście był to taki szok, kiedy ja na tym Instagramie miałam tak dużo jakichś filmików, zdjęć, że robimy sobie kawę na ognisku albo po prostu robimy ognisko i dla mnie wszyscy, że zwariowałam, jak ja mogę robić ognisko w lesie albo w ogóle rozpalać cokolwiek. W Szwecji jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie ten ogień można rozpalać. Są do tego przygotowane na przykład takie specjalne betonowe kręgi, albo specjalne paleniska, to może być albo, tak jak mówiłam, betonowe, albo drewniane, jakakolwiek konstrukcja, gdzie widzisz, że jest, no jest ewidentnie zrobione pod ognisko, jeszcze jest do tego na przykład niedaleko przyniesione drewno, że można sobie użyć tego drewna i rozpalić. Są no, jakieś tam przyrządy, że można to zgasić na przykład, czasami są różne siekierki albo jakieś miotły i tak dalej. I w tych miejscach można rozpalać ognisko śmiało, chyba że jest zakaz
A co chodzi z tym zakazem? Jeśli kojarzysz coś z zeszłego lata i z lata w 2018 roku, było bardzo dużo pożarów w Szwecji i wtedy w większości, w najbardziej popularnych miejscach, w sumie praktycznie wszędzie ja widziałam, więc nawet w takich mniejszych, ale głównie w takich większych, są informacje, że jest ryzyko pożaru, no i po prostu nie można wtedy nigdzie nic rozpalać, nawet zapałeczki. I tego należy naprawdę się strzec. Jeszcze tego nie wspomniałam, ale ja mam trochę bzika na punkcie bezpieczeństwa, więc jeśli jest taki zakaz, no to po prostu się go trzymamy. W Allemansretten i dlaczego w ogóle wybrałam ten temat? Chodzi o to, że możemy korzystać z natury, możemy chodzić do lasu, możemy chodzić nad wodę, w góry, możemy się wspinać, możemy pływać kajakiem, łódką i tak dalej, wszystko, co ci tylko przyjdzie do głowy. Można robić większość rzeczy i taka główna zasada to jest po prostu nie szkodzić ani nie niszczyć, więc trzeba te rzeczy wszystkie, które sobie wymyślimy, robić z głową. Tam, gdzie powinna nam się zapalić taka żółta czy czerwona lampka, że hola hola, może jednak tego nie mogę, no to przeważnie wtedy, gdy używamy jakichś sprzętów do tego, na przykład chcemy jechać quadem, no to tak już niekoniecznie, nie? Jedziemy skuterem śnieżnym, no to tylko na wyznaczonych do tego trasach. Chcemy na przykład pływać kajakiem? Możemy w większości. Jest tylko taki przypadek w niektórych rezerwatach takich ścisłych ochrony ptaków. Tam na przykład nie można ani przepłynąć kajakiem, ani wysiąść z tego kajaku na ląd. I dlatego o tym mówię. Wybiorę kilka takich jeszcze, myślę, głównych albo najważniejszych rzeczy, czego nam nie wolno. No i co by ci tu powiedzieć jeszcze? Okej. Co do tego, że możemy sobie chodzić prawie wszędzie. Nie możemy na przykład chodzić, tak jak już wspomniałam, po rosnących uprawach. No i to jest dość logiczne. Ale też ważne jest, że gdy chodzimy sobie w jakichś szlakach czy poza szlakami i na przykład przechodzimy przez bramy albo generalnie przez bramę, jakakolwiek by to brama nie była, żeby zawsze pamiętać, zawsze, ale to zawsze tą bramę po sobie trzeba zamknąć. I to jest bardzo ważne. Ja pracowałam kiedyś przy budowie i przy generalnie drogach. I ja pamiętam moich kolegów, jak mi zawsze zwracali uwagę, jak gdzieś tam musieliśmy w pracy iść, przejść i tak dalej, żeby tą bramę zawsze zamknąć, bo to wiadomo, no to są bramy po to, żeby zwierzęta nie uciekały i czy to są zwierzęta hodowlane, czy to są przeważnie dzikie zwierzęta tutaj na północy, bardzo dużo. To jest strasznie ważne, żeby taką bramę zamknąć, żeby potem ten zwierzak nie wyskoczył na drogę i no i po prostu nie stanowił niebezpieczeństwa dla nikogo. Co jeszcze? No nie można straszyć ani stresować żadnych zwierząt, nawet tych na pastwiskach. Kiedy robimy zdjęcia i widzimy, że jest jakiś fajny zwierzak albo jakiś ptak, to żeby trochę pomyśleć, czy to, że my się tam gdzieś przedostaniemy i będziemy tego za tym zwierzakiem biec i tam robić te zdjęcia albo tym dronem lecieć, tylko żeby, wiecie, jak najfajniejsze ujęcie, bo tam jest jakiś łoś, ja go muszę, wiecie, kurczę, nie wiem, z tego drona albo z tego aparatu albo coś tam, albo no nie, żeby tego nie robić, zostawić zwierzaki w spokoju, naturę w spokoju i o tym też jest Allemansretten, bardzo ważna rzecz. Ważne jest także, żeby nie zjeżdżać ze szlaków. Na przykład, gdy jedziemy skuterem śnieżnym, chociaż nie wiem, czy to jest aż tak bardzo popularne wśród turystów, no może troszeczkę mniej, ale też, żeby nie schodzić ze szlaków w parkach czy w jakichś rezerwatach przyrody. Jeśli mamy zrobiony szlak i na przykład są takie kładeczki, takie drewno ułożone na podmokłych terenach, to ono jest po to i te ścieżki są po to, żeby po nich chodzić i żeby ich używać, a nie po to, żeby deptać całą resztę lasu. Więc zwróć na to uwagę kolejnym razem, gdy będziesz, żeby no nie hasać sobie, wiesz, jak ten dzik wszędzie, tylko jeśli masz ścieżkę wdeptaną, to po to, żeby wszyscy deptali po tej samej ścieżce, a nie żeby wszyscy deptali wszystko dookoła. No i taki ogólny przekaz i takie ogólne prawo czy zasada występuje w Allemansretten. Póki mi się nie skończy czas, to przejdę do biwakowania czy też rozbijania namiotu, ponieważ to wydaje mi się bardzo popularne, szczególnie w sezonie takim letnim. No i o czym wtedy warto pomyśleć? Po pierwsze, to na jakim podłożu rozbijamy namiot. Czyli
pomyśleć, czy jeśli ja tutaj rozłożę swój namiot, prześpię się i go złożę, czy to ta ziemia, czy ona jest na przykład twarda i tam nic w ogóle jej nie ruszy, to że ja tam sobie spałam przez tą noc, czy to są jakieś takie bardzo drobne i bardzo delikatne mchy na przykład, albo jakieś inne roślinki, ogólnie mówiąc, które się po prostu nie odrodzą tak hop-siup po tym, żeby po prostu zwrócić na to uwagę. Jeśli chodzi o zasady, no to możesz spać w namiocie, nawet na cudzej ziemi, bez żadnego specjalnego pozwolenia w Szwecji, o ile okażesz rozwagę i szanujesz ten hemfrid zone, czyli tą strefę najbliżej domu i nie przebywasz tam dłużej niż jedną noc albo kilka dni. Możesz także nocować w kamperze lub przyczepie kempingowej na parkingu bezpośrednio przy drodze, ale masz do tego tylko 24 godziny, jeśli oczywiście nie ma innych znaków z innymi obostrzeniami tam w pobliżu. Czego ci nie wolno? Nie wolno ci rozbić obozowiska, jeśli masz większą grupę, bez pytania oczywiście właściciela o pozwolenie, bo jedną sprawą jest to, gdy idziesz sobie sam, sama, albo z jakąś, nie wiem, bardzo małą grupką, z rodziną, powiedzmy tam są, nie wiem, 2, 3, 4 osoby. To jest inna sprawa niż zorganizowana grupa. Jeśli jest już 10 osób, no to już jest trochę problematyczne, no dlatego, że ten teren będzie bardziej wykorzystany i dlatego przejdę tutaj do kolejnego punktu, który zaraz rozwinę. To jest załatwianie potrzeb fizjologicznych, ale wracając do tych namiotów. Okej. Nie możesz robić takich zniszczeń, jak już powiedziałam, zadeptanie, łamanie gałązek, po prostu niszczenie tego, co jest dookoła. Nie możesz też zaparkować samochodu albo przyczepy kempingowej w pobliżu budynku mieszkalnego. Nie możesz także wjechać przyczepą ani kamperem w teren, nawet za zgodą właściciela gruntu. Czyli jest parking po to, żeby tam parkować, jest droga po to, żeby po nią jechać, nie po to, żeby pierdzielić się w teren, gdzie tylko ci popadnie, bo sobie tam wypatrzysz jakieś fajne miejsce, no i co, ja się nie wcisnę? No nie, nie możesz tego robić. Kończąc temat namiotów, pamiętaj, proszę o tym, żeby szanować lokalne znaki zakazujące biwakowanie. I w Szwecji większość jest też znaków oczywiście po szwedzku, ale także w języku angielskim. W dużej mierze można też zobaczyć znaki po na przykład niemiecku, ale znak, taki typowy znak drogowy, gdzie masz narysowany namiot albo kamper i jest on przekreślony, no to chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Nie można tam tego robić i po prostu, żeby nie łamać takich ewidentnych zakazów. Nie można też parkować samochodów w taki sposób, żeby przeszkadzać komuś, że na przykład żeby zawsze była ta droga przejezdna, czy jeśli parkujemy samochód nawet na parkingu, to żeby tak to zrobić, aby ktoś inny, kto przyjedzie po nas, też miał miejsce do zaparkowania. Czyli po prostu wykazać taką, no nie wiem, jak to nazwać. Teraz przyszła mi moja koronna mgła i nie mam tego słowa. No żeby nie być po prostu debilem. Okej, jestem z powrotem. Zrobiłam chwilkę przerwy, bo po prostu miałam taką nagle dziurę w głowie. Ale wracam do bardzo ważnej rzeczy. Jak nie najważniejszej, jak w sumie do takiej rzeczy, o której ja chyba chciałam głównie mówić. Czyli o kupie. A dokładnie o wizycie w toalecie. Jak to robić? Nie ma nic gorszego, chciałabym powiedzieć. Ale chyba, no wiadomo, są gorsze rzeczy. Ale po prostu sam widok takiego papieżaka 2 metry od ścieżki jest po prostu kuje, no Nie mogę, nie wierzę, jak ludzie mogą odejść kawałek od ścieżki, załatwić się, wyrzucić papier od tak, jakby sobie wyrzucali do kibla za przeproszeniem i pójść dalej. No, to jest straszne, tak nie robimy. Znalazłam taki fajny przepis, bodajże na Luftenarfri, czyli na tym takiej stronce głównej roku Free Luftsleaf w Szwecji, o tym, jak załatwiać się w toalecie. I ja ci teraz to przeczytam. Krok po kroku i podpisuję się ręką, nogą, głową i wszystkim, co tylko mam, po tym, co jest powiedziane. Okej, uwaga. Zaczynam. Musisz zrobić, wyobraź sobie taką sytuację. Zjadłeś sobie coś tam, wypiłeś kawkę, no i
kurczę, no, muszę pójść do kibelka. I pierwsze co? Jeśli masz gdzieś w okolicy jakiś wychodek, no to go użyj. Ja na przykład z dzieciństwa pamiętam, że wychodki były słabe, ale w Szwecji, przynajmniej z tymi wychodkami, co ja się spotkałam, to można powiedzieć, że to jest luksus, podobnie w Norwegii. To nie są złe wychodki, więc jeśli go masz, no to go użyj. Jeśli na przykład nie masz takiego wychodka i musisz załatwić się w naturze, musisz pójść w krzaki, to pomyśl o tym, żeby zabrać ze sobą jakąś łopatkę oraz papier toaletowy. I oczywiście, jeśli idziesz na krótki spacer, no to nie masz ze sobą łopatki, ale coś tam możesz wykombinować, jakiegoś patyka czy kamienia może znajdziesz, ale jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę, na jakąś trip 2-3 dni pod namiot, no to zabierz ze sobą taką, wiesz, składaną łopateczkę, nie? I papier. Co ważne, odejdź od szlaku, co najmniej 100 metrów. Odejdź od szlaku, ścieżki, od jakiegoś zbiornika z wodą, od wodospadu, czy jakiejkolwiek wody płynącej czy stojącej, czy obozowiska. Odejdź i tam sobie znajdź to miejsce. Potem wykop sobie dołek na około 20-30 cm. Wiadomo, masz łopatkę, to nie ma problemu. Nie masz łopatki, możesz poodsuwać na przykład kamienie i sobie zrobić tam taką prowizoryczną toaletę. Albo wziąć ten kijek i tam pogrzebać trochę i wykopać przynajmniej cokolwiek. Następnie wykonujesz to, co musisz wykonać. Super, polecam generalnie na świeżym powietrzu, super się robi kupę. No i potem zakopujesz to ze sobą i ten zużyty papier, który miałaś, bierzesz go ze sobą w jakiś woreczek na przykład, potem go wyrzucić albo spalić w ognisku, albo taki zużyty papier możesz też go zakopać. Więc wszystko to, co zrobiłeś, jeden papier, który tam sobie zużyłaś, ja teraz będę blandować te dwie formy, zakopujesz i odchodzisz od swojej toalety. Jeśli nie jesteś w stanie, tak jak wspomniałam, wykopać tego dołka, no to ukrywasz tą kupę pod kamieniami po prostu w jakiś sposób. Albo jeśli są to głazy takie, że są dość głębokie, że jest naprawdę takie duże głazowisko, no to jak ta kubka sobie gdzieś tam poleci. Chodzi o to, żeby nie leżały one na wierzchu i żeby... No i co, żeby? I znowu mam, kurczę, covidową mgłę. Ale nieważne, idę dalej, bo tak nigdy nie nagram tego podcastu. Zakopałeś dołek albo ukryłeś kubkę pod kamieniami. No i pamiętaj, jak opuszczasz tą naturę, odchodzisz z tego szlaku, wychodzisz z tego miejsca, to nie ma po tobie pozostać żaden ślad. I tyle. Koniec, kropka. Koniec z papieżakami. I tyle. Dobra, muszę zmienić temat, bo ja już się podjarałam takimi rzeczami, co mnie denerwują i irytują, to ja się strasznie jaram, sorki. Okej, ochłonęłam, powracam więc do super ważnego tematu, jakim jest rozpalanie ognia, o którym już trochę mówiłam. A więc samo Allemansretten nie daje ci prawa, takiego oczywistego prawa do wzniecania ognia, ale możesz to zrobić, jeśli jesteś ostrożny, tak aby ten nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzeniania się tego ognia, żeby ten ogień nie szkodził ani zwierzętom, ani roślinom. I tu jest kilka bardzo ważnych zasad. Nie możesz rozpalać bezpośrednio na skałach, które mogą na przykład zaraz pęknąć. Nie możesz rozpalać ognia, jeśli jest zakaz. Nie możesz opuszczać paleniska bez zagaszenia go. Całkowitego zagaszenia. Nie tam, że się trochę tli, czy tam są jakieś żarki. Rozgrzebujesz i gasisz tym, co masz. W zimę bardzo łatwo śniegiem się zasypuje i tyle. No i nie możesz też pozostawiać zanieczyszczeń, które mogą pozostać w tym popiele. Czyli jeśli palisz jakieś rzeczy po sobie, na przykład ten papier, którym potarłeś sobie tyłek, no to tak, żeby on sobie potem na przykład te resztki nie fruwały gdzieś, nie? Więc trzeba po ognisku sprawdzić, czy wszystko się ładnie dopaliło. Tak, wszystko się dopaliło, wtedy gaszę ogień i odchodzę. Mam takie z dzieciństwa, no i co, znowu covidowa, kurczę, mgła. No, że jak się wychodziło z domu, to trzeba było wszystko spojrzeć, czy wszystko jest wyłączone, odłączone, żelazko i tak dalej. No i tak samo jest z ogniskiem. Kurczę, no ostrożnie, naprawdę. Szczególnie w lato. To jest mega ważne. Strasznie ważne. Jeśli nie jesteś pewny, czy pewna, czy można palić, to informacje na temat zawsze są na stronie komuny albo powiatu.
Więc jeśli mieszkasz w Szwecji i ogarniasz internet i wiesz, jak nazywa się komuna, w której się znajdujesz, to można tam takie podstawowe informacje znaleźć. Większość z tych komun też ma informacje w języku angielskim, więc to nie jest żaden problem. Można świadomie sobie sprawdzić wszystko to, co jest potrzebne. Ja, aby ten odcinek nie wyszedł jakiś mega długi, staram się wybrać takie najważniejsze tematy i to nie tylko dlatego, żeby powiedzieć, jak jest w Szwecji, bo to nie jest tak, że to tylko w Szwecji są takie zasady, czy tylko w Skandynawii. Te zasady powinny nas obowiązywać i powinny dawać nam do myślenia i trochę gdzieś tam zostać w głowie, także mam nadzieję, że to tam gdzieś ci w tej głowie zostanie, nawet jeśli pojedziesz do Tajlandii albo do Ameryki. Wow! To nawet tam, to jest ważne, przyroda jest wszędzie taka sama, wszędzie trzeba okazywać szacunek i wszędzie trzeba dbać o tą przyrodę, no nie można być debilem, gdziekolwiek nie jesteśmy, tak? Jak robimy kupę w lesie w Szwecji, czy robimy ją gdzieś, wiesz, no nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, no to jest taka sama kupa i tak samo tacy sami ludzie i taka sama przyroda, więc dlatego uważam, że jest to takie ważne. Więc przechodzę do kolejnego tematu, jakim są pieski. Można pieski spuszczać ze smyczy, ale w taki sposób, żeby też robić to z głową, no żeby nie, te psy na przykład nie mogły gonić dzikich zwierząt. Jeśli nie masz panowania nad swoim psem, wiesz, że jest duża szansa, że w okolicy są zwierzaki, albo że twój pies jak poczuje trop, to po prostu wyrwie i nie wróci, no to wtedy musisz go trzymać na smyczy. Także w czasie polowań psy nie mogą biegać luzem, mogą tylko psy, które uczestniczą w tych polowaniach, więc to trzeba też szanować. I jedna z zasad jest taka, że nie możesz, no to już logiczne, nie możesz na przykład spuścić tego psa specjalnie, żeby na przykład przeszkodzić w takim polowaniu. No nie można tego robić. Czego jeszcze nie można? Nie można w parkach narodowych, czasami występują takie obostrzenia, że w ogóle nie można wprowadzać psów. W innych trzeba je trzymać na przykład przez cały rok na smyczy. Tak jak już wspomniałam, podczas polowań nie można ich spuszczać. Więc generalnie zasada jest taka, że powinno się jednak zwierzaki trzymać na smyczy. No i tak jak wspomniałam na początku, chodzi o to, żeby okazać szacunek nie tylko dla przyrody i nie tylko dla zwierząt, ale także dla innych ludzi, którzy znajdują się wokół ciebie, którzy mogą być na szlaku, którzy mogą także biwakować, którzy mogą zbierać jagody w tym samym czasie. Chodzi o to, żeby mieć szacunek do wszystkiego naokoło. Okej. Jak już powiedziałam o tych jagodach, to może pociągnę ten temat, bo zbieranie jagód, grzybów czy też orzechów można to robić w lesie. W Szwecji można naprawdę zbierać, czego dusza zapragnie. Ale na przykład są wyjątki, oczywiście. Nie można zbierać chronionych grzybów. Nie można zbierać także owoców i jagód z pól uprawnych. No to też logiczne, jeśli ktoś jest właścicielem jakichś sadzonek, no to nie możemy pójść mu i tego oszabrować. Nie można zbierać orzechów i żołędzi, które siedzą na drzewach bez zgody właściciela gruntu. Nie ma też ograniczeń co do ilości jagód i grzybów, które możesz zbierać. Oznacza to, że możesz również zbierać je na sprzedaż, ale warto i powinieneś skontaktować się z właścicielem gruntu. Oczywiście na obszarach chronionych mogą być różne obostrzenia, jeśli chodzi o zbieranie. Kolejna rzecz, jaką jest, to są śmieci. To trochę wiąże się z tą kupą, o której już wspomniałam, że zawsze, ale to zawsze trzeba ze sobą zabierać śmieci. Nie wolno śmiecić, nie wolno niszczyć, trzeba pozostawić naturę taką, jaką ją zastaliśmy. A jeśli zastaliśmy ją na przykład trochę zaśmieconą, no to możemy też ten papierek czy cokolwiek zabrać ze sobą. Kolejny podpunkt, który chcę szybko omówić, to wędkarstwo i polowanie, ponieważ łowiectwo i wędkarstwo nie są objęte Allemansretten, ale można łowić na wędkę taką w 5 jeziorach w Szwecji. Nie będę tu wymieniać ich nazw, bo to bez sensu. Będzie to na stronie. Jeśli chodzi o morze, nie trzeba mieć pozwolenia. No ale co? Nie będę tu się rozgadywać o wędkarstwie, ponieważ ja jestem bardzo, 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 bardzo amatorem. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, to odsyłam cię na Fisketur Szwecja. Agnieszka, która była zresztą gościem odcinka numer 3, 2...
jakiegoś tam na początku, nie pamiętam już w tej chwili. Oni tam mają wszystko o rybach i łowieniu ryb i pozwoleniach, także odsyłam cię serdecznie tam. Jeśli chcesz poczytać coś po szwedzku, to na www.svenskafiskeregler.se są wszystkie informacje, jakie są potrzebne. Jeśli natomiast chodzi o polowanie, jest to bardzo ważna rzecz w Szwecji, bardzo duża. Nie chcę się o niej za bardzo rozgadywać, bo boję się troszeczkę wiadra pomyj. Uważam, że nie chcę się zabierać za ten temat. Na pewno nie teraz, wiesz? Bo wygląda to zupełnie inaczej niż w Polsce. Są inne zasady, myślę, inna mentalność, inaczej ludzie do tego podchodzą. Ale właśnie, już się rozgaduję, a nie chciałam się rozgadywać o tym. Dla człowieka, który jest turystą i sobie chodzi na spacerki, ważne jest to, żeby wiedział na przykład, że we wrześniu, powiedzmy, czy zależy to też od obszaru, w Szwecji, czy mówimy o północy, czy o południu, czy tam o środku, ten czas polowań zaczyna się trochę różnie. Żeby mieć świadomość tego, że to polowania na przykład są już teraz, jak mamy ten październik, listopad w lasach gdzieś tutaj w Norrland, żeby mieć tego świadomość, żeby nosić na przykład ubrania, które są dobrze widoczne. I to jest bardzo fajne też w ubraniach free loft sleeve, o tym chyba zrobię też jakiś odcinek, żeby nie kupować, nie ubierać się ciągle na czarno, bo w przyrodzie nie musimy się maskować, tylko chodzi o to właśnie, żeby być widocznym dla bezpieczeństwa swojego, nie tylko podczas polowań, bo na przykład jeśli zrobimy sobie krzywdę i gdzieś upadniemy, to żeby ktoś nas znalazł, to dobrze, żeby nas widział. Ale o co chodzi? O to chodzi, żeby być widocznym, żeby nie przeszkadzać, żeby celowo nie na przykład, no tak jak już wspomniałam, nie spuścić psa albo nie hałasować. I to też chodzi o taki szacunek, nie wiem, łowimy te ryby, albo na przykład ktoś łowi ryby, a my poszliśmy się kąpać, albo popływać sobie deską SUP. Chodzi o to, żeby okazać szacunek i nie rzucać temu wędkarzowi tam kamieni gdzieś, nie, żeby mu spłoszyć te ryby. Tylko żeby, no znowu, no po prostu, no nie być debilem i nie przeszkadzać ludziom naokoło, bo jeden poszedł człowiek na spacer, inny poszedł na ryby, trzeci poszedł popływać. Chodzi o to, żeby wszyscy czuli się dobrze i nikt na nikogo nie był poirytowany. Okej, ja już się trochę zmęczyłam, trochę podsmokałam, także jedziemy z podsumowaniem Allemansretten w 13 punktach. Uwaga, punkt numer 1. Trzymam się z dala od czyjejś posesji. Punkt numer 2. Obozuję tylko tak długo, jak otrzymam na to pozwolenie. Punkt numer 3. Nie rozpalam ognia na skałach, jeśli istnieje ryzyko pożaru. 4. Zabieram ze sobą śmieci. 5. Wiem, jak zaspokajać swoje potrzeby w lesie. 6. Nie niszczę lasów i ziemi. 7. Zawsze zamykam za sobą bramę. 8. Zbieram tylko te kwiaty, które nie są pod ochroną. 9. Wiem, jakie przepisy obowiązują na obszarze chronionym, na którego terenie przebywam. 10. Trzymam psa na smyczy. 11. Zawsze troszczę się o zwierzęta oraz ludzi w przyrodzie. 12. Kąpię się tam, gdzie mogę i stawiam łódź tam, gdzie jest to dozwolone. 13. Jeżdżę pojazdami mechanicznymi tylko tam, gdzie jest to dozwolone. Koniec! I to by było na tyle. Więcej informacji jest na mojej stronie. Zebrałam wszystko bardzo ładnie. Było tutaj, to nie były moje jakieś wymysły, ja to zebrałam z różnych szwedzkich stron. Moja Agata mi to ładnie wyedytowała, także wszystkie informacje są na stronce i tam cię odsyłam. Mam także nadzieję, że zapamiętasz z tego odcinka cokolwiek, a przede wszystkim to, żeby no nie być debilem, myśleć. No i co? No i sprzątać po sobie kupę. No i tyle. Okej, ale jeszcze na samym początku wspomniałam, że opowiem ci trochę o chorobie. Nie chciałam, wiesz co? Generalnie przez całe te półtorej roku nigdzie nie mówiłam o żadnym wirusie i chorobie i tak dalej, bo wszędzie jest tego pełno, każdy o tym mówi i po prostu każdy ma już podziurki w nosie tego tematu, ale co chciałam tylko powiedzieć, to, że podczas tej choroby miałam takie w ogóle zwątpienia w ten mój podcast i w to wszystko. I było wszystko takie do dupy. Po prostu nie miałam na nic energii. I no przez takie 3 tygodnie to ja tak mówię, no nie, już nie będzie nic z tego podcastu i w ogóle to jest wszystko bez sensu. No ale jak już mi było lepiej, jak już trochę wyzdrowiałam, no to stwierdziłam, że nie, no jednak fajnie.
I w międzyczasie dostałam kilka fajnych wiadomości, za które nie wiem, czy ty akurat tego słuchasz, ale dostałam je od moich kilku słuchaczy i od już wspomnianej Agaty, która jest korektorką tekstu. No i takie rzeczy się zdarzają po prostu, gdy mamy albo jesteśmy chorzy, albo mamy tam podziurki w nosie już czegoś. Mówię tutaj o tworzeniu jakichś tam treści w internecie, czy to pisanie bloga, czy tam robienie zdjęć, czy robienie podcastów. No ja nigdy nie tworzyłam nic regularnie, więc jeszcze nigdy czegoś takiego nie miałam, ale no teraz tak poczułam i wiem, że po prostu czasami trzeba dać sobie spokój, trzeba odpocząć, trzeba odpuścić. Nawet jak coś się bardzo chce i bardzo zaplanuje, no to na chwilę się odciąć i dać sobie czas. O tym chciałam powiedzieć. Także ten mój pierwszy odcinek, który wyszedł o Free Loft Sleeve, wprowadzenie, ten poprzedni do tego odcinka, do którego Cię też zapraszam oczywiście, jest trochę taki, ja nawet szczerze mówiąc nie pamiętam jaki on jest, bo ja go nagrałam, całe szczęście, że ja go nagrałam przed chorobą i go coś tam wyedytowałam przed chorobą, bo potem bym tego po prostu nie zrobiła, więc on wyszedł, jaki wyszedł. Ten jest nagrywany na szybko, także tam już mówię, że się cmokam i tak dalej, nie? Ale to luz, energia mi wróciła. A co chciałam powiedzieć, to, że w tamtym tygodniu nagrałam dwie rozmowy, ale nie do mojego podcastu, tylko do innych podcastów i to mi dało tak dużo energii, tak dużo fajnych emocji i też sobie uświadomiłam, że ja po prostu lubię mówić o tym, co mnie kręci, o tym, co mnie jara, o tym, co jest dla mnie ważne. I myślę, że tak jak na przykład o tej kupie, nie? Jeśli słuchasz tego odcinka, to kolejnym razem zwrócisz uwagę. No, to może być siku, bo to też do dziewczyn jest, nie? Generalnie jak dziewczyny robią siku, też używają papier. I ten papier można ze sobą zabrać, można mieć ze sobą jakiś papier i woreczek, nie? Albo włożyć ten papier, zrobić jakiś dołek, albo właśnie pod kamień gdzieś go. No i to, żeby pomyśleć, żeby odejść od tego szlaku, a nie robić go, wiesz, wszyscy na jednym miejscu. I ja sobie tak pomyślałam, że po co mi ten podcast? No bo jeśli... Znowu cmoknęłam. Jeśli wysłuchasz tego odcinka, to myślę, że ja tyle razy to powtórzyłam, że to zostanie Ci w głowie. Ale jeśli bym to tak tylko napisała gdzieś tam, wiesz, na Instagramie czy na Facebooku, no to jak z tych... To się tego tam skroluje i co, no i w dupie, że tak powiem, te treści lecą i nie są aż tak mocno, mi się wydaje, przyswajalne. Coś w tym stylu bym powiedziała. Dlatego rozmowa z Moniką w podcaście Możesz Myśleć Inaczej dała mi taką fajną energię. Tam rozmawiałam o ruchu, ponieważ ruch jest dla mnie bardzo ważny. Rozmawialiśmy o ruchu, o zdrowiu, ja trochę opowiadam, jak tutaj jest w Szwecji, a z Agatą z Podcastynacji rozmawiałyśmy o tworzeniu podcastów i to było takie, że kurczę, nie no, jednak to była ta moja choroba, która sprawiła, że chciałam wszystko rzucić w cholerę jasną, no ale nie rzuciłam jak na razie i bardzo się z tego cieszę. Morał z tego taki, żeby po prostu dać sobie czas, szczególnie jak jesteśmy chorzy, to sobie odpuścić, albo jak czujemy, że mamy gdzieś tam podziurki w nosie, no to też, żeby sobie odpuścić. Także tyle o mojej chorobie. Jestem już zdrowsza, a na sam koniec końców, jeśli jeszcze tu jesteś, za co Ci wow, mega dziękuję, no to kolejny odcinek będzie o Friluftsår, czyli o roku Friluftsliv w Szwecji. O tym wszystkim, co się dzieje, o wszystkich akcjach i tak dalej, bardzo fajne rzeczy. No. O tym będzie kolejny odcinek. Zapraszam Cię serdecznie, a teraz dziękuję Ci za Twój czas i do usłyszenia kolejnym razem. Hejdo!